Mam pytanie do zarządu powiatu kamiennogórskiego. Na ostatniej sesji została przekazana nam informacja, że od 1 września 2021 roku zostanie uruchomiony oddział pediatryczny w naszym szpitalu. Chciałabym prosić o odpowiedź, na jakim etapie to się znajduje, czy faktycznie jutro z radością możemy cieszyć się z otwarcia jak gdyby jednego z zawieszonych czy niefunkcjonujących do tej pory oddziałów, czyli jak gdyby w jakiś sposób jest w części przynajmniej realizowana uchwała Rady Powiatu z sesji nadzwyczajnej. Szanowni Państwo, chciałam powiedzieć, że jutro, 1 września, oddział pediatryczny w naszym szpitalu w Kamiennej Górze rusza. Dziękuję za konkretną odpowiedź. Cieszę się, że zaczyna być realizowana uchwała Rady Powiatu. W związku, nie apel, uchwała. Uchwała, to nie był apel, to była uchwała zobowiązująca. Mogę, jeżeli mogę, przepraszam Pani Radna, mogę coś powiedzieć. Dokładnie to jest nie uchwała, ponieważ ta uchwała, jak Państwo wiedzą, myślę, że tu Pan Radca prawny odpowie, nie ma takiej mocy, ponieważ i potraktowano ją w nadzorze prawnym jako apel, jak wiele apeli tego tytułu. Tak ją potraktowano, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejszą rzeczą jest, że prawdę powiedziawszy, a propos tej uchwały, to nie jest też tak, że Państwo powiedzą, że to ma ruszyć. Ze względu na bardzo wiele działań podjętych przez prezesa PCZ, przez zarząd, ten oddział ruszył. Mogę powiedzieć, że na oddziale pediatrycznym, który ruszy od jutra, nie ma lekarzy z powiatu kamiennogórskiego, nie ma pediatrów, ale najważniejszą rzeczą jest to, że oddział rusza. Nie będę dyskutowała dzisiaj, rozwodziła się na temat uchwały, którą podjęliśmy. Uchwała nie została przez wojewodę uchylona, w związku z powyższym obowiązuje. To jest jedna rzecz. A druga, w związku z tym, że rusza oddział pediatryczny, to liczę na to, że będą podejmowane dalsze działania celem uruchomienia oddziału położniczo-ginekologicznego w naszym szpitalu. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytania? Jeszcze Pani Małgorzata, bardzo proszę. Państwo radni, szanowni mieszkańcy, którzy nas słuchają. Ja chciałam powiedzieć, że szpital w Kamiennej Górze funkcjonuje i nie ma mowy o likwidacji szpitala, ale proszę Państwa, sami wszyscy Państwo wiecie, że wszystko się może zdarzyć, ponieważ jeśli chodzi o personel medyczny wyższego szczebla, tylko konkretnie o lekarzy, brakuje ich wszędzie. I tutaj nie ma mowy o realizacji, czy nie cały czas czynione są działania, jeśli chodzi o pozyskanie lekarzy. Jak Państwo wiecie, co chwilę zostaje zawieszony w naszym, na województwie dolnośląskim, jakiś oddział lub zamknięty. I mając też takie informacje, po prostu zarząd PCZ-u i tu też zarząd powiatu, bo tak samo to czynimy, rusza w tamtym kierunku, żeby rozmawiać z lekarzami, którzy mogą trafić do naszego szpitala i podjąć tutaj pracę. W większości, mogę to odpowiedzieć z pełną stanowczością, ci lekarze już wcześniej wiedzą, że jest w danym szpitalu taka sytuacja, zanim może my się dowiemy, i trafiają do różnych innych szpitali, żeby właśnie tam mogli pracować i tamte szpitale mogły dalej funkcjonować. I my robimy w taki sam sposób. Nie jest to zależne, szanowni Państwo, od nas. I cały czas mogę do Państwa zwrócić się z apelem. Proszę, jeżeli Państwo macie takie możliwości, macie takie znajomości i koneksje, proszę rozmawiać z lekarzami, że mogą podjąć tutaj pracę. Najprawdopodobniej będziemy mieli, są prowadzone rozmowy z dwoma rezydentami, którzy chcą się zdecydować na pracę w naszym szpitalu. Ma to nastąpić w październiku, ale to, proszę Państwa, wygląda tak. Dzisiaj rozmawiamy i ci lekarze się decydują, a za tydzień dzwonią, że niestety nie, że będą pracować gdzie indziej. I na to ani my, ani Państwo
nie macie wpływu, ale mogę powtórzyć apel. Proszę, zwracam się do Państwa wszystkich, do wszystkich, którzy nas słuchają. Szukamy lekarzy. Szukamy lekarzy cały czas i nie ustajemy po prostu w swoich działaniach. Jeśli chodzi o rezydentów, wiemy, że możemy cokolwiek dopłacić, żeby tutaj przyszli, proponujemy mieszkanie, różne rzeczy naprawdę, o których Państwo doskonale wiecie. Zapraszam do współpracy z naszym PCZ-em. Dziękuję. Dziękuję.